Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajny rower. Karbonowy, na przyzwoitym osprzęcie, za przyzwoite pieniądze i w super stanie. Możecie go zobaczyć na naszej stronie www.rowerzyużywane.com w dziale rowerów szosowych. Jaka to jest dokładnie maszyna? A dokładnie jest to Specialized Roubaix z roku 2000. 18, czyli maszyna, która w tej chwili dobija 2 lat. Wyjściowo ten model kosztował 15 699 zł, a tą sztukę możecie kupić za 9 999 zł, czyli za jakieś 2/3 ceny niecałe. Co więcej, ma w tej chwili założone inne opony, lepsze niż fabryczne. Jest to Continental 5000 TL, czyli w wersji tubeless w rozmiarze 28 mm, co świetnie koresponduje z tym rowerem z linii Endurance, czyli z rowerów wygodnych. Co więcej, może zaczniemy od prostych i nudnych rzeczy, to znaczy od korby Praxisa z zębatką również Praxisa w rozmiarze 50-34, czyli amerykański standard. Do tego kaseta Ultegry w rozmiarze, to jest ciekawe, czy to jest 34, zaraz sobie pokręcimy i zobaczymy. 32, czyli jeszcze można by pójść grubiej, ale 34-32 to już jest bardzo komfortowe przełożenie, które pozwala podjechać pod prawie każdą dziurę, wróć pod prawie każdą górę, a pokonać prawie każdą dziurę. Bo opony w rozmiarze 28 to numer szerzej niż standardowe 25, a jednocześnie, mimo że jest to rower komfortowy, musicie pamiętać, że jest to najwyższej klasy rower szosowy, co zresztą pewnie na końcu pokaże nam ta waga. Ale na razie wróćmy do tej maszyny, czyli nudne rzeczy mamy już za sobą. Mechaniczna grupa Ultegry, drugi model osprzętu od góry w katalogu Shimano. Hydrauliczne hamulce tarczowe, bezawaryjność. Klasa sama w sobie, no, Ultegry. Nikomu, kto jeździ chociaż trochę na szosie, czy trochę się tym interesuje, przedstawiać nie trzeba. Bardzo solidna, bardzo sensowna grupa za jeszcze w miarę rozsądną kasę. Mostek jest tutaj wymieniony, bo jest to rozmiar 56, a był eksploatowany przez użytkownika o wzroście około 180 cm, jeżeli dobrze pamiętam. I no już takiego mniej może o zacięciu sportowym, bardziej o zacięciu takim rekreacyjnym. Stąd właśnie skrócona pozycja komfortowa, ale oczywiście mostek sobie można wymienić na dłuższy. Jak jesteśmy przy kokpitach, to skończę może tutaj. Tu jest kierownica standardowa, jak w poprzedniej generacji wędży, bo w nowych wędrzach kierownica jest taka, jak tutaj widzicie, już prosta, ale w starszych generacjach wędrzy kierownica była właśnie taka podgięta do góry, co jeszcze podnosiło sylwetkę w górnym chwycie. Kierownica jest aluminiowa, mostek też jest aluminiowy pro. W cenie roweru można założyć inną długość. Do tej sprężynki na dole tutaj jeszcze dojdziemy, a tymczasem przejdziemy do siodełka. Jest wymienione na Bontragera, Montrose Elite. Siodło klasyczne, szosowe z dziurą, bardzo wygodne. Myślę, że się sprawdzi dla większości użytkowników. To, co ciekawe, to sztyca, do którego jest to siodło zamontowane. To jest sztyca, która się kiedyś nazywała Cobble Gobble, jak była nowością w produktach Specialized. Kosztowała chyba z kafla osobno. Ona ma taki specjalny kształt pantografowy, dzięki czemu tutaj ten element sprężynuje. I ten elastomer odpowiada za tłumienie tych drgań. Także jadąc po dziurach mamy większy komfort. Jedyny element w tym rowerze, który troszeczkę budzi mój wewnętrzny sprzeciw i pewne moje wątpliwości, to jest to nieszczęsne mocowanie sztycy podsiodołowej. Zamiast to zrobić jakąś ludzką obejmą, to tutaj poszliśmy z producentami po bandzie i zastosowali taką tutaj śmieszną obejmę na dwie śruby. Dziwnie to wygląda, ale działa. Także nie będę się czepiał, bo działa, więc niech sobie
będzie, urodziło się, to niech sobie żyje. Tutaj przy tym kadrze widać też kolejną fajną rzecz, to znaczy odblaskowy napis na ramię. Kiedy się przyglądamy z bliska temu napisowi, on jest taki matowy, ale o, te w tej chwili to dobrze widać, jak zmienia się kąt padania światła, cały ten napis zaczyna się świecić i podnosi to znacząco nasze bezpieczeństwo jazdy. Co jeszcze zostało mi do omówienia w tym modelu? No, został mi amortyzator pod mostkiem. Tak, w modelu Roubaix jest zamontowane ciekawe rozwiązanie, to znaczy amortyzator pod mostkiem. Postaram się Wam pokazać, jak to działa. Mam nadzieję, że więcej widzicie, jak ugina mi się to pod ręką, niż jak trzęsie się kamera. Generalnie ma to 2 cm skoku w tym miejscu. W tym modelu, w modelu Comp jest to jeszcze bez regulacji, bez blokady. W modelu Expert tutaj znajdziecie pokrętło regulacyjne umożliwiające blokadę. Zdecydowanie poprawia to komfort jazdy po dziurach. Koła są to Rowale SLX 24 aluminiowe z aluminiowym nie za wysokim stożkiem, ale za to na sensownych piastach. Tutaj one są chyba niebrandowane. Tak, dobrze mi się wydaje. Tutaj one są niebrandowane. Podejrzewam, że są to jakieś wyższe modele Joytecha. Co nam zostało? Została nam waga tej maszyny. Komora maszyny losującej jest pusta. Wyzerowała nam się ta waga. Bierzemy naszą taczkę w rękę. Obija nam się co prawda jakiegoś gruza, który stoi tutaj, ale znajdziecie go na innym filmie. A nas interesuje ta maszyna. Niedawno wisiał tutaj Trek Domani. Waga pokazała w rozmiarze 58 i też na mechanicznej ultegrze w podobnej cenie, bo za 15999, jeżeli dobrze pamiętam, około 9300. Ile pokazała waga dzisiaj? Ta-da! 8650. 8650 za rower praktycznie gotowy do jazdy, tylko bez pedałów. To bardzo przyzwoita waga. Taka jest moja konkluzja. Także jeżeli macie między 1,75 m a 1,82 m i szukacie komfortowej szosy dla siebie do tego, żeby zacząć swoją przygodę z kolarstwem lub poprawić swoją stajnię, wzbogacić ją o troszeczkę wyższy model niż jakieś aluminium czy podstawowy karbon, szukacie komfortu i chcecie się ścigać, ale sama prędkość i te sekundy nie są najważniejsze, liczy się dla Was komfort jazdy. Musicie też pamiętać, że przy bardzo ciężkim wyścigu komfort jazdy wpływa na efektywność. Jeżeli będziecie mieli bardzo sztywny rower, który wyrywa się z rąk i mocno klepie po dupie, to na końcu 3-4 godzinnego czy dłuższego wyścigu będziecie bardzo zmęczeni i taki rower nie bez kozery jest używany na przykład na Paris-Roubaix, dlatego że rower komfortowy mniej męczy zawodnika, on zachowuje więcej sił na ostatnie kilometry. Także polecam tą maszynę, jest w świetnym stanie. Tutaj to widać chociażby po oponach, które były założone relatywnie niedawno. Jeszcze mają nadlewki od formy wtryskowej, także są praktycznie nowe. Napęd też jest w świetnym stanie. Ledwo jest ruszona anoda na zębatkach. Zużycie wskazuje na przebieg około, nie wiem, może 1000 km. Nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że to jest jeszcze fabryczny łańcuch. Tak czy siak, jeżeli film Wam się podobał, dawajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie oglądać następne, subskrybujcie kanał. Zaznaczcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej maszyny lub inne pomysły na nasze filmy, wpiszcie je w komentarzach i do zobaczenia na rowerach.